Wiesz, internauci pytają o romans z Laurą. O, ja też mógłbym zapytać internautów o romans z Laurą. No, masz możliwość potwierdzić lub też zdementować. Był czy nie był? No. Nie, znaczy, jeżeli jedyną rzecz, jaką mogę zrobić, to mogę chyba... Oczywiście nie mówimy o tym romansie na planie, no wiesz. Serio. A, nie mówimy o romansie na planie. A, bo poza planem to tak. Nie, żartuję. Miał być szczerze. Jest szczerze. Nie. I na planie, i poza planem, chociaż nie na planie, nie. To jeszcze raz. Poza planem dementuję. Aha. A na planie, w sensie serialu, no to ten romans trwa i się rozwija, a co z tego będzie, nie wiem. No to ci, którzy oglądają, to wiedzą. No dokładnie. Tak. Czy lubisz grać sceny intymne? Bo się zdarzyło w serialu. Ja przyznaję, że tak naprawdę nie wiedziałem, co to jest grać scenę intymną. Zresztą to nie były tak sceny intymne w hotelu, jak chociażby, nie wiem, w filmie 9,5 tygodnia. No to jakby to no, też nie można porównać. Chciałbyś taką scenę zagrać? Myślę, że na tym etapie jeszcze nie. Nie, ale w każdym razie, no nazwijmy, że w hotelu były sceny intymne i ja nie wiedziałem, że kręcąc takie właśnie sceny, w trakcie takiej sceny, oprócz tych głównych bohaterów, w trakcie jakiegoś tam uniesienia jest też reszta ekipy, czyli załóżmy 30 osób. Z reguły to są w głównej mierze panowie. To tak też było dla mnie dosyć trudne. Tym bardziej, że to były moje pierwsze sceny w hotelu tak naprawdę, czyli jeden z pierwszych scen też przed kamerą. Tak, wrzucili na głęboką wodę. Tak, tak, od razu właśnie to były sceny takie bardzo intymne, ale było bardzo sympatycznie. Czy zgodzisz się z opinią internautów, że jesteś amantem? Właśnie, to też a propos tego, co ja wyczytałam z kolei w internecie, że Bobek Damiński powinni czuć się już zagrożeni, bo pojawiłeś się ty i to był taki komentarz tuż po pierwszych odcinkach Hotelu 52. Więc powiedz, czy czujesz się amantem? Czy czujesz, że jesteś amantem? Nie czuję się amantem. Wiem, że generalnie media czy dziennikarze lubią nadawać różne etykietki, bo to tak trzeba jakby konkretnie kogoś w jakiś sposób określić. Wtedy wszyscy wiemy, na jakich płaszczyznach można o nim mówić i tak dalej. I też w jakich kategoriach można go oceniać. Jeżeli chodzi o mnie, kompletnie nie przywiązuję do tego żadnej wagi. Boisz się trochę takiego zaszufladkowania? Myślę, że nie. Czy jesteś skromny, czy tylko udajesz? Jak to jest? Nie uważasz siebie za przystojnego faceta? Ktoś kiedyś napisał bardzo fajną rzecz, że budząc się rano, należy spojrzeć w lustro, w łazience zrobić to, co zrobić i pozostawić siebie na resztę dnia, tak zupełnie samego. No coś takiego robię, kompletnie jakby nie zwracam na to uwagi. No.